Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje ABC Wielkiego Tygodnia. Zdjęcie z krzyża. Głos konającego Pana wstrząsnął całą naturą jak grom. Zadrżała ziemia, bo otwierały się groby. W skałach Kalwarii rozwarła się grzmotem głęboka szczelina. Mury świątyni zachwiały się w posadach i wspaniała zasłona zakrywająca miejsce święte świętych rozdarła się z trzaskiem na dwoje. Daremnie zagrały trąby wzywające w tej chwili na ofiarę wieczorną. Bóg już nie mieszkał w przybytku. Pierzchły cienie i skończyły się figury. Dokonana była ofiara prawdziwa. Na widok cudownych znaków w naturze pod krzyżem zrobił się ruch. Przerażeni żołnierze zerwali się z ziemi. Setnik stojący na koniu wprost naprzeciw Pana zadrżał zdumieniem. Potem zdjął z głowy hełm i zaczął bić się w piersi, mówiąc: prawdziwie, ten sprawiedliwy był Synem Bożym. Reszta widzów, oprócz pobożnych niewiast i stojącej pod samym krzyżem gromadki, rzuciła się do ucieczki i gnana trwogą pobiegła ku miastu wśród głośnych jęków skruchy. Ale to nagłe poruszenie przyrody trwało tylko moment, dość długo, by wstrząsnąć serca zdolne do poprawy, za krótko, by wzruszyć zatwardziałe. Po chwili wróciło wszystko do spokoju i na powrót pokazało się słońce. Wychodząc powoli spoza tarczy księżyca, zaczęło rozglądać się blade, jakby nieśmiałe. Najpierw po okolicznych ogrodach, potem po górze i wreszcie po sterczących krzyżach. Gdy powrócił już pełny dzień, można było obejrzeć dokładnie wszystkie ślady tej krwawej burzy cierpienia, co przez 3 ubiegłe godziny szalała nad Kalwarią. Ciało Pańskie zwisało bezwładnie, owiane chłodem śmierci. Kolana opadły i odwinęły się na bok. Głowa była opuszczona na piersi. Rozchylone wargi nadawały ustom wyraz bolesnego skrzywienia. Teraz widać było, co przecierpiał król męczenników. Jak gdyby wyszedł z paszczy dzikiego zwierza, tak podarty tysiącem ran, okryty sinością, spalony gorączką, skręcony i wyciągnięty jak na katowni. Doprawdy nie oszczędzał sam siebie i dając, oddał wszystko. Magdalena, zanosząc się od płaczu, klęczała przytulona głową do krzyża, nieprzytomna z rozpaczy. Jan pogrążony był w głębokiej zadumie. Maryja stała najstraszniej bolesna, ale jak gołąb cicha i wpatrzona w wiszące zwłoki syna. Jaka niedawna ta chwila, kiedy po zwiastowaniu anielskim uczuła w swym łonie bijące serce dziecięcia. Jak minęły te czasy, gdy wpatrywała się z rozkoszą w małe niemowlę śpiące u jej piersi. Gdy kierowała pierwsze jego kroki,
gdy potem doznawała słodkiej podpory od dorastającego syna. I oto, co z nim zrobili, z najświętszym, z najwdzięczniejszym, najmilszym. Jezus już nie cierpiał, lecz serce matki jeszcze rozpięte było na krzyżu. Wrogowie tymczasem nie zasypiali sprawy. Mało im było tego, co Pan dotąd wycierpiał. Chcieli nadto poddać go ostatniej męczarni, używanej zwykle dla dobicia skazańców, łamaniu kości. Nie wiedząc jeszcze, że Jezus umarł, a zawsze pod pozorem gorliwości o prawo, prosili Piłata, aby połamano golenie ich i zdjęto je, żeby na szabat nie wisiały ciała na krzyżu. Starosta znów się nie oparł. Zbliżał się już wieczór. Gromadkę wiernych trwających pod krzyżem ogarniał niepokój. Co stanie się z ciałem pańskim? Gdy ujrzeli z przerażeniem, że podchodzą od strony miasta żołnierze i oprawcy z narzędziami do strasznego dzieła, mieli ze sobą drabinkę do zdejmowania ciał. W ręku nieśli pałki do kruszenia kości i łopaty do wykopania wspólnego dołu straconym. W Maryi zamarło serce, ale co miała począć bezsilna? Czy takich ludzi ubłagają łzy? Zwróciła się do nieba z gorącą modlitwą i Bóg wysłuchał. Był to po straszliwych przejściach, jakby pierwszy promyk ulgi i zwiastun zwrotu na lepsze. Obejrzywszy skazańców i przekonawszy się, że Jezus już nie żyje, zaczęli oprawcy od obu złoczyńców. Pokruszyli im najpierw kości w nogach, potem potężnym uderzeniem pałki załamali piersi i zaczęli zdejmować ich z krzyży. Zdrętwiała tym widokiem Maryja, stała pełna litości, odpowiadając wzrokiem na błagalne spojrzenie dobrego łotra. Gdy stała się nagle rzecz zupełnie niespodziewana, jeden z żołnierzy, prawdopodobnie dowódca oddziału, podjechał konno pod krzyż Pana. Czy to było okrucieństwo, czy sumienność żołnierska? Dość, że wziął rozmach włócznią i zanim obecni mieli czas pomyśleć, co się dzieje, uderzył z całej siły w prawy bok Jezusa. Cios był tak potężny, że ostrze na dłoń prawie szerokie otworzyło piersi i przebiło się aż do serca. Gdy żołnierz wyrwał żelazo, trysnęły z rany dwa zdroje i niezmieszane popłynęły na ziemię, jeden purpurowy krwi, drugi jasny wody. Z ust Maryi wydobył się jęk, jak gdyby w nią sama uderzyła włócznia. Bo też Panienko Najświętsza, tak mówi prześlicznie święty Bernard, czy mogło żelazo dosięgnąć ciała Syna Twego, nie przechodząc przez duszę Twoją? Gdy oddał już ducha Bogu słodki Twój Jezus, duszy Jego nie dotknęła sroga włócznia, co Bóg Jego otwarła. Twoją jednak duszę przeszyła, bo duszy Jego już w nim nie było, lecz Twoja w żaden sposób nie mogła się odeń oderwać. Niewątpliwie jednak, prócz bólu,
odczuła Maryja i zrozumiała pierwsza najsłodszą tajemnicę otwarcia Bożego serca. Dzieło odkupienia było już dokonane, ale zakryty był jeszcze zasłoną ciała cudowny warsztat tych myśli i uczuć, z których zrodziły się słowa i sprawy i cierpienie Chrystusa. Pan postanowił zerwać w końcu zasłonę, otworzyć serce swoje i jakby odezwać się do ludzi. Pójdźcie, a obaczcie, że myślę o was myśli nie udręczenia, lecz pokoju. I niedaremna była wola pańska, bo przez bramę otwartą włócznią Longina zaczęły cisnąć się i cisną coraz liczniejsze dusze, jak do źródeł wody żywej, do boskiej szkoły cnót, do bezpiecznego przytułku w utrapieniu, do niezawodnych wrót nieba. Pozostawała teraz tylko jedna troska, że oprawcy, zwlókszy z ciała łotrów, zechcą zdjąć z krzyża i ciało Jezusa, aby rzucić je do wspólnego dołu. Ale obawa była też płonna. Zaczęło wyraźnie spełniać się proroctwo, że nie dasz świętemu Twemu oglądać skażenia. Jeszcze nie była skończona robota około pierwszych krzyży, gdy nadeszła słodka, a niespodziewana pomoc. W łonie Wielkiej Rady było dwóch zwolenników Jezusa, którzy tylko z obawy Żydów nie chodzili otwarcie za Panem. Jednym z nich był Józef, rodem z miasteczka Arymatei. Człowiek równie możny jak bogobojny, oczekujący Królestwa Bożego nie w dumie, lecz w prawdzie. Drugim był Nikodem, książę żydowski, który już 3 lata temu przyszedł do Chrystusa nocą i usłyszał tajemniczą naukę o odrodzeniu z ducha. W miarę jak zaostrzał się konflikt Zbawiciela z synagogą, obaj ci ludzie odsuwali się coraz bardziej od zionącego nienawiścią synedrium, aż wreszcie, gdy nie pomogły żadne perswazje, zerwali z nim zupełnie. Nie brali już udziału ani w nocnym zebraniu u Annasza, ani w rannym posiedzeniu u arcykapłana i przemyśliwali tylko, jakby dopomóc prześladowanemu Panu. Nie udało im się dopomóc mu za życia, ale gdy dowiedzieli się o jego śmierci, wezbrało w nich szlachetne oburzenie i zrodziła się odwaga. Nie dbając ani na zaczynający się szabat, ani na gniewy najwyższych kapłanów, Józef śmiele wszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa. Przekonawszy się z ust rotmistrza, że Jezus rzeczywiście skończył, starosta zgodził się bez trudności. Pobiegli obaj zacni mężowie zrobić potrzebne zakupy. Józef kupił prześcieradło i chusty, Nikodem około 100 funtów aloesu i mirry. I oto przychodzili już na Kalwarię z orszakiem sług i z narzędziami zdjęcia ciała pańskiego z krzyża. Oddalili się oprawcy i żołnierze. Już sama tylko miłość otaczała najświętszą ofiarę miłości. Wśród ciszy i świętego skupienia rozpoczęło się smutne dzieło, tak pobożne, jak jakiś obrzęd kościelny. Po wyjęciu gwoździ z nóg przystawiono z tyłu drabinę i owinięto ciało Jezusa prześcieradłem, aby je podtrzymać i móc swobodnie uwolnić ręce.
Potem wybito ostrożnie górne gwoździe i wyjęto je z rozdartych dłoni. Osunęły się zwłoki, ale czekały na nie z dołu wierne ramiona. Jan, Józef i Nikodem podjęli je z najgłębszą czcią i miłością. I tak jak się składa drugiego, ciężko ranionego przyjaciela, złożyli je na derce rozciągniętej na ziemi. Matka Najświętsza uklękła obok syna. Wśród rzewnych łez ucałowała jego rany i rozpoczęła jak lat temu 30 macierzyńskie usługi, jakże odmienne od tych, których świadkiem była stajenka betlejemska. Zdjęła najpierw z głowy straszliwą koronę i odłożyła ją na bok. Umyła chustą święte, tak okropnie sponiewierane oblicze. Przymknęła oczy i usta. Ułożyła jak mogła długie włosy polepione krwią. Oczyściła także z krwi piersi i bok oraz przebite ręce i nogi. Ramiona i plecy były tak dalece jedną raną, że jedynym możliwym obmyciem były ciepłe łzy płynące z oczu matki. I jak nie miały płynąć te łzy nieutulone, chociaż poddana Bogu do samego dna duszy, choć niezachwianie pewna przyszłego zmartwychwstania, jak nie miała płakać nad martwym i tak nieludzko skatowanym synem? Oto leży, bledziutki jak wosk, bez jednej krwi kropli w umęczonym ciele. Zamknęły się już w boleściach ostatniego tchnienia słodkie usta i nie popatrzą więcej na matkę przeczyste oczy. Bok tak straszliwie otwarty, a ramiona zesztywniałe w rozpięciu krzyża. Jeszcze teraz nie dadzą się zgiąć i leżąc na ziemi zachowują kształt drzewa męki. Lecz chociaż to nasze dzieło, prawdziwe dzieło grzechów naszych, my wiemy, Matko Najświętsza, że nie masz dla nas w sercu goryczy, bo i o czymże mówią ci rany syna Twego, jeśli nie o tym, jak nas umiłował? Nie zapomnisz już o nas na wieki, bo tym tysiącem ran wypisał nas Jezus na Twym sercu. Po skończeniu obmycia podjęli znów święci mężowie ciało pańskie i zanieśli na wielki płaski głaz leżący opodal, do dziś dnia czczony w Bazylice Grobu Świętego jako tak zwany kamień namaszczenia. Tu Maryja z pomocą Magdaleny pomazała rany drogą maścią i wylała na włosy wonną oliwę, a na całe ciało olejek zaprawiony mirrą. Potem podłożono całun, sypiąc weń wonności zachowujące od skażenia. Matka Boża owinęła chustą Najświętszą głowę. Innymi chustkami wśród ostatnich pocałunków związano ręce i nogi. Wreszcie całe ciało owinięto w prześcieradło i okręcono z wierzchu długą płócienną taśmą. Zachodziło już słońce, gdy skończyła się praca około zwłok Pana i przyszła kolej na smutny pogrzeb. Ciało Chrystusa ułożono na noszach,
których końce ujęli Jan z Nikodemem i Józef z jednym ze sług. Nie było świateł, ni pieśni, nie popłynęły za zbawcą swoim odkupione przez niego miliony. Cały orszak stanowiła Maryja i kilka zapłakanych niewiast. Ale w naturze była jakaś święta cisza. Od skał i sterczących krzyży kładły się w zachodzącym słońcu długie cienie. Powietrze było łagodne. Zapadający szabat opustoszył pola i drogi tak, że nie mącił spokoju żaden gwar przechodniów i ciekawskich. Maleńki orszak ruszył w kierunku północno-zachodnim. Opuścił się nieco w dół, aby przeciąć górną część wąwozu, przez który pana prowadzono na mękę. Potem znów wzniósł się w górę, okrążył mur kamienny otaczający ogród Józefa i na koniec wszedł w bramę. Ścieżka wiodąca do grobu skręcała od głównej drogi w bok, wśród zarośli pełnych wiosennej świeżości i woni. Nareszcie pokazał się z rąb skały, cały owity mchem i pnącymi roślinami, a w nim drzwi otwartego już grobu. Miło tu było i zacisznie. Wokoło stały cyprysy i palmy, niżej krzaki balsamu i przeróżne kwiaty. Sam grób, zupełnie nowy i wykuty w szczerej skale, składał się z przedsionka, do którego schodziło się w dół po kilku schodach, i z właściwej piwnicy grobowej, gdzie układano zwłoki na kamiennym łożysku, z kształtu podobnym do żłobu. Postawiono nosze przed drzwiami. Podczas gdy Józef z Nikodemem zeszli w dół, by wysypać grób przyniesionymi wonnościami, Maryja klękła u ciała syna na ostatnie pożegnanie. Pochyliła głowę na jego piersi i trwała tak przez chwilę milcząc. Krajało się jej serce, rwała się cała dusza za synem, ale i teraz nie chciała być czym innym, jak służebnicą pańską. Bóg każe, żeby została na świecie tak sama, tak zbolała, tak rozdarta. Niech będzie imię pańskie błogosławione. Nie przedłużała łez ani pocałunków i wstała cicha. Zaświecono pochodnie, bo wnętrze jaskini było całkiem ciemne. Święci mężowie znieśli ciało pańskie na ramionach w dół i złożyli je w grobie. Gdy wyszli, zamknięto drzwi. Józef ze sługami zaparł je z zewnątrz potężnym głazem i cały smutny orszak zwrócił się ku miastu. Jak okręt obdarty ze steru i żagli, jak rozbitek, co stracił wszystko, jak tułacz bez domu i ojczyzny, tak wróciła Maryja do swej izdebki na górze Syjon.